No i ruszamy z drugim półfinałem. Horta Płęczyca i Anta Rustka. Oczywiście losowanie na początek. No i zobaczmy, jakie rozstrzygnięcie przyniesie drugi półfinał. No i tym samym, kto zmierzy się z Bochnią w meczu finałowym. Szansa dla Męczycy, ale dobrze w obronie pograli zawodnicy z Ustki, którzy wyjaśniają tę sytuację. Nie było tam faulu. Hurta przy piłce. Szansa dla Jantaru. A odskoczyła ta piłka za bardzo. Z wyjściem zawodnika. Mógł. Zderzenie z bandą. No nieprzyjemne na pewno. Miejmy nadzieję, że nic tam poważnego się nie stało, chociaż no takie zderzenie z bandą reklamową do przyjemnych na pewno nie należy. Będzie zmiana. No i wracamy do meczu. Broni bramkarz, od razu wyrzut i zaczynają zawodnicy z Męczycy. Thank you.
Za chwilę trzecia minuta tego spotkania, pierwszej połowy spotkania. Wciąż 0-0. Próbują gracza Jantaru. Ale fajnie! Ale brawo! Kibice za prowadzą zareagowali na tę akcję. Jeszcze szansa, ale już teraz było blisko! Znowu obok! Wciąż 0-0. Akcja, można powiedzieć, niemal stuprocentowa. Będziemy mieli rzut wolny. Nie opuszczać apel! 2 faule już na koncie Łęczycy. I strzał prosto w klatkę piersiową, nieprzyjemne, ale na szczęście zawodnik Kurtapu podniósł się, jest w stanie grać dalej. I ponad bramką. Teraz strata, jak to wykorzystają? Jantar teraz w natarciu. Kolejna szansa. Ponad bramką. Ale z pierwszym trzeba. Nie, z pierwszym. Jantar! 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 Nabij go. Tak jest, nabij go. Dobrze. Tak się często robi, to nabij. Uderzenie, ale wybronione. Wciąż w natarciu Jantar Ustka. Za mocne do podania, ale udało się utrzymać przy piłce. Nie ma czasu na przyjęcie nawet, to musi od razu. Oj, oj, oj.
czerwona kartka dla Michała Zborowskiego. I mamy czas dla Hurta Połęczyca. Rzut wolny. 7 minut do zakończenia pierwszej połowy. Jak rozegrają ten stały fragment gry gracze z Łęczycy? Nie ma gola! Bramki. Brawo. Też ponad bramką. No, na razie jedną i drugą ekipę ratuje niecelność przeciwnika. Szansa, ależ było blisko teraz. Słupek ratuje MKS Jantarustkę przed utratą bramki, wciąż 0-0. Cztery minuty, nieco ponad 4 minuty do końca. Odpowiedź Łęczycy. Zobaczymy, jaka ona będzie. Wyjaśnione. Thank you.
Uderzenie, ale prosto w zawodnika, 1-0! Karol Czubak zdobywa kolejną bramkę w tym turnieju. Umacnia się na pozycji króla strzelców, a przede wszystkim otwiera wynik tego spotkania i to Jantar na razie. Ależ teraz uderzenie, bramkarz łapie piłkę. Silna reprezentacja kibiców z Ustki wspiera swoją ekipę. Ale muszę przyznać, że Karol to bramkę teraz strzelił, to majstersztyk, to jest niesamowitego, ja też dziwię, że ona wpadła. Majstersztyk. Ale też dobre podanie dostał. Po rykoszecie co prawda, ale dostał. 3 minuty do końca pierwszej połowy. Jantar na prowadzenie, teraz strzał z dystansu. Zaraz zobaczymy wyjaśnione przez UCC. To jest Figo Fago Kamarago, jeszcze poluje za darmo. Zobacz, co się dzieje. No po co? A dobrze, to co poluje. Po dwa przewinienia na koncie jednej i drugiej ekipy. Uderzenie, broni bramkarz. Półtorej minuty. I ostatnia minuta. Szansa. Jaka będzie odpowiedź? Jeszcze próbują gracze Męczycy. Nie ten! Brawo!
może teraz, ale wyjaśnili wszystko zawodnicy Hurtapu. 3 sekundy i koniec pierwszej połowy. 1-0 dla Jantaru Ustka po pierwszych 12 minutach. Wracamy do meczu. Ostatnie 12 minut półfinałów. Kolejny mecz, to już mecz o trzecie miejsce i później zostanie nam tylko finał. Jęk zawodu teraz. Ale co, niektórzy widzieli już tę piłkę w bramce. Nie tym razem. Dobra, tu jak będziesz słaby. Chodzę w kadr. Mogę tu stać. Uderzenie. No i obejrzymy jeszcze raz akcję rozpoczynającą się z rogu. Obok bramki. Miał czas przyjąć, czas przyjąć. Ruszają gracze Hurtapu Łęczyca. Może teraz, ale nie ma bramki. Wciąż jednak przy piłce Łęczyca. I szansa dla Jantaru. Strzał, nie ma bramki. Uderzenie obok bramki. Uwolnili się gracze Jantaru. Thank you.
szansa dla Łęczycy, blisko pola karnego. Ale stoperzy Jantaru wykonują dobrze swoją robotę. Ale wrócił, to ważne, zdążył. Wow. Uderzenie obok bramki. Daleki wyrzut. Mocny strzał, ale tutaj bramkarz nie, absolutnie nie zaskoczony. Brawo, tak. Uderzenie 1-1. Wyrównującego gola zdobywa Mateusz Fogiel. No i wszystko zaczynamy od początku. Niecałe 9 minut do tego, aby jedna i druga ekipa mogła przelać szale korzyści. Nie udało się dojść do tego podania. Podanie kompletnie nieudane. Dzięki temu Jantar może konstruować kolejną akcję. Strzał prosto w ręce bramkarza. Szansa dla Łęczycy. Zatrzymany ten atak. Jak odpowie Jantar? No, nie było tam nikogo. Bramkarz na posterunku, ale też zgubili piłkę gracze Łęczycy. Ale sami siebie wyprzedzili, nie? Jeszcze idzie jeden do przodu. Jak się zakończy ta akcja? Akcja skończyła się w rękach bramkarza, od razu ruszają gracze Hurtapu. Siedem minut. Tyle zostaje do końca. Czy uda się rozstrzygnąć ten półfinał w czasie regulaminowym? Zapewne jedna i druga ekipa chciałaby uniknąć loterii w postaci rzutów karnych, ale zobaczymy, czy się uda, czy nie.
strzała, bo bramki. Uderzenie, ale prosto w przeciwnika. Piłka dla Jantaru. Niecałe 6 minut do końca. 1-1. To jest wynik. Jeden faul na koncie Jantaru. Żadnego przewinienia nie ma. Drużyna z Łęczycy. No niestety teraz to nie weszło. Udało się dojść do tego podania. Wciąż inicjatywa po stronie graczy z Pomorza. Może teraz. Zablokowany strzał. To uderzenie kompletnie nie mogło nikogo zaskoczyć. Podanie. Dobry, dobrze obroniony ten strzał. Zawodnicy i opiekunowie Hurtapu. Strzał i nie ma gola. Odgwizdany faul. I czas dla Jantaruska.
Wracamy do meczu. 1-1. Szansa przed Jantarem. Czy to jest ta sytuacja? Zobaczymy za chwilę, jak postanowią rozegrać to zawodnicy z Ustki. Uderzenie. Nie ma rzutu karnego. Niecałe 4 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Strata piłki, Jantar przed szansą kolejną. Uderzenie, ale zablokowane. Wydawało się, że wystarczy tylko dołożyć nogę, ale jednak nie. 3,5 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Uderzenie broni bramkarz. 3 minuty do końca. Szansa dla Męczycy. Czy? Nie ma bramki. Od razu bardzo szybkie wznowienie. Udało się dojść do tej piłki. Strzał. Niestety dla Jantaru niecelny. Niecałe 2 minuty zostały do końca regulaminowego czasu gry. Przypominam, że jeżeli wynik nie zmieni się na korzyść którejkolwiek z drużyn, to o losach meczu zadecydują rzuty karne. Wykorzystana szansa i rusza Męczyca.
Może teraz. Półtorej minuty zostaje do końca meczu. Do przodu! Strzała w bok bramki. Jantar od własnej bramki. Zablokowany ten na atak. Piłka jednak wciąż po stronie graczy z Ustki. Daleki wykop, przejęcie piłki przez gracza z Łęczycy. Idziesz. Teraz szansa na kontratak. Gramy dalej, pół minuty do końca. Siedemnaście sekund do końca. Jeszcze 7 sekund. Co w tym czasie może się wydarzyć? Podanie. Obronione. Rzuty karne rozstrzygną losy drugiego półfinału. Wracamy za chwilę, aby dowiedzieć się, jakie będzie rozstrzygnięcie. Powoli wracamy do Unisławia, aby dowiedzieć się, jak będzie wyglądać rozstrzygnięcie oficjalne tego drugiego półfinału. Po pierwsze,
Mateusz Fogiel jako pierwszy. No i zobaczmy. Nie ma gola! Próba Jantaru. Karol Czubak. I 1-0. Teraz Krystian Radecki. Jest wyrównanie. Kolejnym zawodnikiem będzie Michał Zborowski. I zobaczmy. Jest bramka. Fabian Kaszerski. Nie może się pomylić. I myli się Jantar w finale! A więc Bochnia i Ustka zagrają ze sobą w tegorocznym finale. Chwila przerwy i wracamy na mecz o trzecie miejsce.